Jadę teraz drogą numer S11 w województwie zachodniopomorskim i tutaj taka ciekawostka dotycząca tej drogi, ciekawostka, która można powiedzieć występuje również w województwie śląskim, jeżeli chodzi o numerację dróg. Otóż, jak już wspomniałem, jadę drogą numer S11, która tutaj prowadzi wspólnym śladem z drogą S6. Natomiast czemu tak się uczepiłem tej S11? Bo kilka kilometrów w lewo, po mojej lewej stronie, w tym samym kierunku biegnie droga krajowa numer 11. Już bez S. Słynne bez S. Czyli jest to bardzo zbliżona, bardzo podobna sytuacja do tego, co chociażby obserwujemy z jedynką w województwie śląskim, gdzie nagle mamy drogę krajową numer 1, mamy drogę S1, one się w jakiś sposób rozjeżdżają, jedynka, krajowa jedynka idzie do kierunku Częstochowy spod Warmia, S-ka biegnie do lotniska, do tego tam jeszcze mamy autostradę, która też ma numerek 1. Tak więc to, co jest dziwne w województwie śląskim, nie tyczy się tylko województwa śląskiego, ale jak widać również w innych województwach ta sama przypadłość, można powiedzieć, jest powielana. Czyli ta numeracja dróg w jakiś sposób nie jest zmieniana. Tak naprawdę w mojej ocenie cała jedynastka powinna w Koszalinie tak naprawdę być wprowadzona właśnie tutaj. Natomiast stara jedynastka powinna uzyskać jakiś inny numer drogi. Między Koszalinem a Kołobrzegiem powinna ona mieć, nie wiem, 61, 71, no byle nie było to 11, tak? Tak to powinno w mojej ocenie wyglądać. No ale tak nie wygląda i tak naprawdę, tak jak w województwie śląskim, mamy miszmasz, jeżeli chodzi o drogi A1, S1 i K1. Tak samo miszmasz mamy w województwie zachodniopomorskim, jeżeli chodzi o drogi K11 i S11, a nie wiem, czy podobnej sytuacji w ogóle nie ma z K6 i S6, a jeszcze w ogóle jest w okolicach Szczecina chyba autostrada A6 bądź A8 znowu. Tak więc miszmasz, jeśli chodzi o numerację dróg w Polsce, jest wszędzie, nie tylko w województwie śląskim.